Wake up, today's gonna be a good day. 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 Witajcie moi drodzy na kanale Co ugotujemy, to zjemy. Dzisiaj pojawiam się tutaj sama, a mianowicie, bo Marysia jest akurat teraz bardzo zajęta. Tak więc ja dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić białą pizzę. Bardzo pyszną, smakowitą, z włoskim ciastem. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Jeśli Wam się spodoba, to dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie, jeżeli Wam się spodobają te treści, jakie mam tutaj na kanale. A ja zabieram się do roboty. Do miski przesiewamy 0,5 kg mąki, najlepiej typu 00. Jeżeli nie mamy 00, to najlepiej użyć tortowej. Do garneczka odmierzamy 350 ml wody. Ma być to woda ciepła. Powinna mieć około 40 stopni. I do wody dodajemy odrobinkę drożdży. Drożdży powinno być od 2 do 4 gramów, czyli to całkiem niewiele. I w wodzie rozpuszczamy drożdże. Od razu możemy dodać także 5 gramów soli. Gdy zawiesina jest już gotowa, można wlać ją do przygotowanej już wcześniej mąki. Dodać należy także łyżkę oliwy i wyrabiać. Wyrabiać możecie obojętnie jakim narzędziem. Może to być dłoń, może to być mikser, tak jak ja tutaj mam, z takimi końcówkami, hakami tak zwanymi. Możecie użyć, jeżeli ktoś ma robota planetarnego, to już zależy od Was, czym dysponujecie. I wyrabiamy ciasto przez około 10 minut. Zapomniałam Wam powiedzieć, ale podczas już mieszania wstępnego ciasta przygotowuję ciepłe miejsce. Jeżeli macie takie miejsce gdzieś koło grzejnika albo w jakimś innym miejscu, które wiecie, gdzieś jakiś macie piec czy coś takiego, no to można z tego skorzystać. Ale jeżeli nie macie, to warto lekko nagrzać piekarnik. Ja tak zrobię, bo w moim domu jest dość zimno, więc wykorzystuję lekko nagrzany piekarnik. I już teraz zaczynam go nagrzewać do temperatury około 30-35 stopni. Po niespełna 10 minutach już można przerwać wyrabianie i wstawić do ciepłego miejsca. Ciasto już trochę podrosło, więc można je poskładać. W tym celu chwytamy koniec ciasta i składamy. Naciągamy. Ciasto jest bardzo delikatne, jak widać, i klejące. Robimy tak, moi drodzy, ze wszystkich stron, czyli 4 razy. Znowu posypujemy leciutko mąką i przykrywamy i odstawiamy znowu w ciepłe miejsce. Tak postępujemy 3 albo 4 razy. Gdy ciasto rośnie, można wykorzystać ten czas na przygotowanie składników do pizzy, te, które ułożymy na pizzy. Ja tutaj mam, moi drodzy, 400 g mięsa mielonego, drobiowego i to mięso należy podsmażyć. Nie jest to mięso z piersi kurczaka, a z nogi kurczaka. Czyli jest leciutko bardziej otłuszczone niż mięso z piersi, co będzie bardziej korzystne, jeśli chodzi o naszą pizzę. Czyli nie będzie tak bardzo twarde po usmażeniu. Oczywiście smażymy na suchej patelni. Można użyć przypraw, najlepiej tych ulubionych. Moją ulubioną przyprawą, możecie się śmiać albo nie,
Jest przyprawa do kebab gyros, więc ja taką przyprawą właśnie posypię kurczaka. Wiem, że jest to gotowa mieszanka, ale mimo wszystko jest bardzo dobrze trafiona, jeśli chodzi o smak. Napiszcie, co o tym sądzicie, czy też lubicie taką przyprawę. Ja dodałam około jednej dużej łyżki tej przyprawy. Tyle już, moi drodzy, wystarczy podsmażania. Więc wyłączam już gaz i pozostawiam na tą chwilę jeszcze na patelni. Jeżeli ta pizza ma być białą pizzą, w związku z tym nie możemy użyć pomidorowego sosu, więc ja zrobię sos czosnkowy. W tym celu 5 ząbków czosnku przeciskam przez praskę. Następnie dodaję jogurt. Jest to jogurt grecki. 400 g jogurtu, do tego kilka szczypt pieprzu i soli. I wszystko razem należy wymieszać. Zaraz będę drugi raz składała ciasto. Tym razem jeszcze bardziej urosło. Przyspiesza swoje rośnięcie. Tak jak przedtem, z czterech stron naciągamy i składamy ciasto. Przygotowujemy, moi drodzy, 100 g oliwek ze słoika. Kroimy w plasterki. Pieczarki także kroimy w cieniutkie plasterki. Mamy pieczarek tutaj około 150 g. Więcej nie trzeba, uwierzcie mi. Przygotowujemy blaszkę. Jest to blaszka największa z mojego piekarnika. Zaraz Wam powiem, ile ma centymetrów. To zapomniałam, szczerze powiem. Wysmarowujemy oliwą z oliwek. Blaszka ma 40 cm na 35. Ostatniego składania już Wam nie pokazywałam, ale trzykrotnie składałam ciasto. Jest ono już tak bardzo fajnie, przyzwoicie wyrośnięte. W związku z tym nie ma co czekać. Można je wykładać na blaszkę. I teraz namoczonymi dłońmi, albo możecie także wysmarować sobie oliwą z oliwek swoje dłonie, rozciągamy ciasto tak, aby wypełniło całość blaszki. Zaczynam rozkładać składniki, czyli najpierw sos. Smarujemy ciasto sosem. Nie żałujemy sosu. Mamy go aż 400 g, ponad 400 g. Następnie nieco sera. Ja mam ser cheddar, aby był troszkę w wyrazistszym smaku. Następnie mięso. Znowu ser. Następnie pieczarki, cieniutką warstwą. Bo pieczarki niestety, ale puszczają wodę podczas pieczenia. Dlatego nie można przesadzić z pieczarkami. Ja nawet nie wszystkie zużyłam.
co miałam przygotowane. I jeszcze nieco sera na pieczarki i na sam wierzch oliwki. Oliwki mogą być na wierzchu, dlatego że one nie wyschną pod wpływem pieczenia. I tak już, jeśli mamy nagrzany piekarnik, można już wstawiać pizzę do pieczenia. Pieczemy, moi drodzy, około 10 do 13 minut. A my mamy już tutaj widelce i nie zawahamy się ich użyć, jak to się mówi. Marysiu, proszę, próbuj. Chyba. Pyszne, moi drodzy. Chrupiące ciasto. Składniki na pizzy rewelacyjnie smakują. Ten sos cząstkowy robi robotę, przynajmniej moim zdaniem. A to tobie się to podoba? Tak. Bo to jest pizza biała, a nie z sosem pomidorowym. Ale smakuje pysznie, nie? Mhm. No, więc polecamy wam ten przepis. A my się już z wami pożegnamy. Niestety, ale cóż, no taki porządek rzeczy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Miłego dnia, wieczoru czy poranka wam życzymy. Pa! Pa! Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.